Fundacja SCP jako społeczność pisarska zrzesza tysiące autorów piszących o anomaliach przechowywanych w głębinach placówek SCP, a ich prace nierzadko noszą znamiona nawiązań do wielu religii i mitologii. Tak też jest i w wypadku Kaina Passosa Crowa, autora SCP-073 i SCP-076, Kaina i Abla. Kain, spokojny i opanowany mężczyzna, o pokojowych zamiarach, i jego domniemany brat, Abel, brutalny wojownik, chcący splamić świat krwią swoich wrogów. Ale zaraz, jeśli to nawiązania do biblijnych Kaina i Abla, czy nie powinno być na odwrót? W końcu to Kain zabił Abla, prawda? Co łączy tych dwoje? Co mają wspólnego z SCP-343 i SCP-001? A także, co by się wydarzyło, gdyby Kain i Abel w końcu się spotkali? W tym filmie dowiecie się wszystko, czego nie mówią wam o Kainie i Ablu. Zapraszam do oglądania. Na początku wypadałoby przybliżyć postacie SCP-073 i SCP-076. Dla pełnych raportów polecam obejrzeć oba filmy traktujące o nich na moim kanale. A oto skrótowa ich wersja. SCP-073, Kain, to mocno opalony mężczyzna pochodzenia arabskiego albo blisko wschodniego, w wieku około 30 lat. Ma czarne włosy i niebieskie oczy. Kolor niebieski przewija się również w wielu artystycznych wizualizacjach obiektu. Ręce, nogi, rdzeń kręgowy i łopatki Kaina zamieniono na sztuczne, zrobione z nieznanego metalu, a na czole posiada on nieznany symbol pochodzenia sumeryjskiego. SCP-073 zdaje się być zakłopotany, gdy w rozmowie podnosi się temat symbolu. Podmiot jest mięsożerny, gdyż jedną z jego anomalnych zdolności jest wpływ na organizmy roślinne. Wszystkie rośliny w promieniu 20 metrów od jego osoby obumierają natychmiastowo, a powierzchnie naturalne, po których porusza się, stają się jałowe w przeciągu 2 tygodni. Najciekawszą jednak zdolnością SCP-073 jest jego zdolność odbijania stosowanych wobec niego aktów przemocy. Każdy cios i rana zadana mu zadawana jest agresorowi, a sam Kain wychodzi z sytuacji bez szwanku. Mimo to jednak odczuwa ból jak normalna osoba i przeżywa każdą zadaną mu śmierć. Pracownicy fundacji opisują Kaina jako chłodnego w rozmowie i mechanicznego, a także niezwykle inteligentnego. Co ciekawe, SCP-073 posiada pamięć fotograficzną. W świetle tego wyższe dowództwo pozwoliło zachować w jego umyśle wszelką dokumentację o obiektach SCP. Przyjazne i względnie pomocne nastawienie obiektu zyskało dla niego dozę zaufania u Rady O5. Podczas kopiowania informacji o SCP-076, SCP-073 uznał, że wie już o nim wszystko i że wszyscy wyszliby lepiej, gdyby go nie spotkali, co sugeruje, iż są oni w jakiś sposób połączeni. Abel natomiast, bo o nim tutaj mowa, jest zupełnym przeciwieństwem SCP-073. Ponadprzeciętnie silny i zdolny przyjąć wiele ciosów, jednak śmiertelne, zdaje się nie reagować w ogóle na ból. Abel to semicki mężczyzna, wyglądający na ponad 25 lat. Na jego ciele widnieje wiele tatuaży przedstawiających ikonografię okultystyczną i związaną z naukami tajemnymi. W artystycznych przedstawieniach Abel kojarzony jest z kolorem czerwonym, w opozycji do swojego domniemanego brata Kaina, który to jest kojarzony, jak wcześniej wspomniałem, z kolorem niebieskim. Sam obiekt znajduje się w wielkim kamiennym sześcianie i przez większość czasu przebywa w stanie swego rodzaju śpiączki, z której przebudza się okazjonalnie tylko po to, by siać chaos i zabijać wszystkie istoty ludzkie w zasięgu wzroku. Z powodu właściwości fizycznych SCP-076 powstrzymanie go jest niezwykle trudne, a póki co efektywna była jedynie śmierć podmiotu. Po niej to obiekt zamienia się w pył, a jego regeneracja w kamiennym sześcianie będzie trwać od 6 godzin do aż 25 lat. Abel, ze względu na swoje umiejętności i chęć walki, został wdrożony do projektu Omega-7, gdy okazało się, że da się z nim porozumieć. Stał się częścią mobilnej formacji operacyjnej o tej samej nazwie, jednak nie trzeba było długo czekać, aż sam projekt się posypie. Ale o tym więcej w osobnym filmie. Gdy SCP-076 zgodził się na pomoc przy tłumaczeniu niektórych dokumentów i natrafił na wzmiankę o SCP-073, wpadł w szał i nieopanowaną furię, co jest kolejnym znakiem, iż tych dwoje może łączyć coś więcej niż tylko biblijne imiona. Wielu członków społeczności SCP uważa Abla za przykład typowej Mary Sue, albo w tym wypadku Marty Stu. Mary Sue to określenie wyidealizowanej postaci literackiej,
mającej zbyt perfekcyjne wręcz cechy, czy to charakteru, czy fizyczne, albo prościej mówiąc, jest to po prostu postać, która jest zbyt OP. Potężna jak SCP-076, czy niezniszczalna jak 682, gad trudny do zabicia. Jednak po wielu debatach i edycjach można stwierdzić jednogłośnie, że SCP-076 jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych SCP i można go uznać za część dziedzictwa Fundacji SCP. Tak więc, co łączy tych dwoje? Czy są to rzeczywiście bracia wyciągnięci prosto z Księgi Rodzaju, przepisani na karty dokumentacji Fundacji SCP? W końcu ich historia się nie zgadza, tak pewnie sądzicie. Pozwólcie, że przybliżę wam biblijne postaci Kaina i Abla. Oboje byli synami Adama i Ewy. Kain był rolnikiem, a jego młodszy brat Abel pasterzem. Oboje składali ofiary Bogu z tego, nad czym pracowali. Abel najlepsze zwierzęta ze swojego stada, a Kain plony swojej ziemi. Ofiarę Abla Bóg przyjął, natomiast na dary Kaina nawet nie spojrzał. Odtąd Kain zszedł na nieco mroczną ścieżkę i zazdrościł okropnie młodszemu bratu, co w końcu doprowadziło do tego, iż go zamordował. Póki co nic się nie zgadza, mam rację, Kain jest chorobliwie zazdrosny i zły, a Abel spokojny, jako młodszy brat bez większych zmartwień. Więc skąd te wszystkie zdolności Kaina? To, że bez zmrugnięcia okiem może przyjąć tyle ciosów, ile powaliłoby niejednego, a także jego dziwny wpływ na rośliny. Otóż tu się zaczyna robić ciekawie. Pamiętacie, że Kain był rolnikiem, prawda? Czytając rozdział 4 Księgi Rodzaju natrafimy na taki werset, w momencie gdy Bóg dowiedział się o zbrodni popełnionej przez Kaina. Rzekł Bóg, cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci ona już więcej plonu. To by wyjaśniało, czemu SCP-073 nie może się tknąć roślin i umierają one, gdy tylko wejdą z nim w kontakt. Ale to trochę naciągane i w sumie nie jest to powiedziane wprost. Dobra. A co powiecie na to, co mamy dalej? Ale Pan mu powiedział. O nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Dał też Pan znamie Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. I to jest wprost przeniesione do raportu SCP-073. Znamie, znak pochodzenia sumeryjskiego, jest. Siedmiokrotna pomsta, czyli inaczej po prostu zwielokrotnione oddanie siły ataków przeciwnika, jest. Oczywiście, to się układa w większą całość. No dobra, to Kaina mamy załatwionego. Niedosłownie oczywiście. A co z Ablem? Tutaj sprawa nie jest aż taka prosta. Bo tak naprawdę jest ona o wiele prostsza. Oryginalnie Abel nie miał w ogóle nawiązywać do biblijnej postaci. Jego pierwowzór posiadał i w sumie nadal posiada imię Abel, a nie Abel. Według doktora Kleffa najprawdopodobniej miało ono nawiązywać do wojskowego alfabetu fonetycznego z 1941 roku, gdzie Abel po prostu tłumaczone jest na literę A. Mitologiczne odniesienia do Abla zostały umieszczone w raporcie nieco później, podczas jednej z inicjatyw przepisania projektu. Jakie były zamiary autora Abla, doktora Crowa, tego z pewnością dowiedzielibyśmy się pytając jego samego, ale po co sobie odbierać przyjemność z teoretyzowania. W końcu, pierwszorzędną zasadą uniwersum Fundacji SCP jest brak określonego kanonu. Oznacza to, iż to, co uznasz za prawdziwe, jest prawdziwe. Ja natomiast teoretyzuję i uznaję za fakt, iż Abel mógł rzeczywiście być bratem Kaina, mógł zostać przez niego zamordowany, a teraz, podobnie jak Kain, musi tułać się po świecie, z tym, że kieruje nim chęć zemsty i mordu. Za wszelką cenę. Porozmawiajmy teraz trochę o głębszych powiązaniach 073 i 076. Najpierw zarzucę może trochę mniej dosadnym przykładem, ale równie ciekawym. Mianowicie mówię tu o opowiadaniu Brother's Keeper, Strażnik Brata, autorstwa Zaratustra. Opowiada on o sytuacji, w której wyniknął scenariusz końca świata klasy XK. Jest to najczęściej stosowany termin określający typowo biblijną apokalipsę. Więcej informacji o klasach końca świata posiadam w osobnym filmie i zapraszam do jego obejrzenia. W przedsłowiu autor opowiadania wspomina o tym, że podczas tego wydarzenia wszystkie SCP zostały wypuszczone, aby jakkolwiek mogły uratować świadomość o istnieniu ludzkości. W opowiadaniu tym SCP-073 rozmawia z profesorem Crowem, wspomnianym wcześniej autorem obu Kaina i Abla. Przekazuje mu on teczkę i nakazuje otworzyć ją w momencie, gdy Kain ujrzy na nowo słońce. Ten jednak opiera się, twierdząc, że nie chce ruszyć się ze środka, ponieważ szansa na ostateczną śmierć nierzadko mu się trafia i woli skorzystać z okazji. Profesor Crow, a swoją drogą, chyba warto wspomnieć, że na chwilę obecną Crow żyje w ciele psa, z powodu pewnych szczególnych wydarzeń. Tak więc, profesor Crow odpala papierosa, z trudem, ale ostatecznie wyraża brak nadziei i przekomarza się chwilę z Kainem.
Ten stwierdza, że w sumie przykro mu z powodu tego, co się dzieje. Co, mówisz mi, że apokalipsa została wywołana przez ciebie? Dziwi się profesor. Kain jednak zaprzecza. Twierdzi, że już wcześniej miał z czymś takim do czynienia. Każdy ląd zatonął, nie dało się ujrzeć gór, a 1/3 żyjących stworzeń umarła. Zdaje się to być dość wyraźnym nawiązaniem do wydarzeń z czasów biblijnego Wielkiego Potopu. Crow śmieje się z sugestii, jakoby Kain miał być tym Kainem z Biblii, który rzekomo zabił swojego brata. Ten ponownie zaprzecza i wyjawia tajemnicę, iż kiedyś, dawno temu w przeszłości, jeszcze przed Beatlesami, a nawet przed powstaniem muzyki, pełnił rolę członka swego rodzaju odpowiednika fundacji SCP. Mówi, że nie zabił Abla, ale równie dobrze jednak mógł. Przy kolejnym odpalonym papierosie profesor Kain Pathos Crow szydzi ze SCP-073, mówiąc, że mógł się podzielić tymi informacjami, zanim zaczął ich, lekko mówiąc, gonić czas. Kain odpowiada równie zgryźliwie, pytając, czy po jednej kopii czynności przechowawczych w każdym pokoju hotelowym w Ameryce to niewystarczająco dużo. Zgryźliwość tej odpowiedzi wyjaśniona zostaje dopiero w momencie, gdy zaczyna się kojarzyć fakty, w szczególności ten, iż w każdym pokoju hotelowym w Ameryce znajduje się nic innego jak właśnie Biblia. Coś mogło umknąć w tłumaczeniu, odpowiada spokojnie Crow, na co Kain odpiera, iż przynajmniej fundacja lepiej poradziła sobie z tym przeklętym jaszczurem i udało jej się go utrzymać w ryzach dłużej niż tydzień. Chodzi tu oczywiście o niezniszczalnego SCP-682, do którego nawiązują dalsze materiały z tej serii. Okazuje się bowiem, iż symbolicznie ma on duże znaczenie w biblijnym kanonie SCP. Ale wracając. Ostatecznie po ckliwej wymianie zdań o ratowaniu żyć i tym, że apokalipsa nie jest końcem świata, Kain żegna się z profesorem Crowem, który to na koniec obarcza go tytułem starszego badacza Kaina. Drugą historią, o której warto wspomnieć, podobnie drugi raz jest tu nieco bardziej dosadny w kontekście Kaina i Abla, jest opowiadanie Może Bóg wybaczy ci, jeśli oboje będziemy błagać, autorstwa Soulless Singularity. To trochę inne podejście do tych dwóch SCP, bardziej skupiające się jednak na oryginalnej fabule zaczerpniętej z Księgi Rodzaju. Opowiada ono wprost o spotkaniu Kaina z Ablem. SCP-073 został poproszony przez fundację o spotkanie z 076 w obliczu ich domniemanych powiązań. 3 dni zajęło mu podjęcie decyzji, a kolejne 3 na jej zaakceptowanie, gdy jedynym warunkiem postawionym przez Kaina został fakt, iż misję tę będzie mógł przerwać tylko i wyłącznie on sam. Kain spoczął obok trumny Abla i począł z nim rozmawiać, mimo braku odzewu. W języku, którego bracia byli ostatnimi przedstawicielami, pytał go, czy nie powinien iść doglądać swoich owiec. Witał go i przepraszał tymi słowami. Abel raz po raz przebudzał się ze snu i próbował zamordować Kaina, jednak każda próba dekapitacji kończyła się odcięciem swojej własnej głowy. Kain upadał, chwytając się za gardło, jednak wychodził z konfrontacji bez szwanku. Trwało to przez 2 miesiące, aż w końcu Abel przystanął, aby zadać pytanie. Po co Kain przybył do miejsca jego spoczynku? Przyszedłem, aby prosić cię o... Abel nie pozwolił na kontynuowanie. Trwało to następny miesiąc. Wciąż te same pytania i wciąż ten sam brak odpowiedzi. Kain śpiewający kołysanki ich matki i Abel zabijający go raz po raz. Aż w końcu Abel wyszedł na spokojnie, aby skonfrontować się ze swoim bratem. Wyrzucał mu, czemu go zabił i zostawił na pastwę losu. Kain tłumaczył się błędami młodości i prosił o wybaczenie. Z trudem krztusząc się przez łzy, przytulił Abla i załkał gorzko. Abel sięgnął po miecz, jednak nie zamachnął się. Nadal wyrzucał bratu, że go zostawił i pozwolił, aby mu się to stało. W końcu jednak, pojednani, w braterskim uścisku, wybaczyli sobie nawzajem. Zanim ich łzy dotknęły ziemi, jedyne co po nich zostało, to proch. Nie wiem, czy tak właśnie wyglądałoby spotkanie obu tych SCP. Nie wiem też, czy rzeczywiście są oni tymi, za kogo ich uważamy. Jednak mamy prawo wierzyć w to, co chcemy. A twórczość na stronie fundacji jest tego dowodem. Jak wy uważacie? Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Bardzo ciekawi mnie wasza opinia. Tymczasem muszę się z wami pożegnać. Ale to nie koniec historii Kaina i Abla, bowiem mamy jeszcze dużo do omówienia. MFO Omega 7 i jej tragiczna historia, czy SCP-343 rzeczywiście jest Bogiem, ojcem Kaina i Abla, a także jak prezentuje się sama apokalipsa w uniwersum Fundacji SCP i jaki w niej udział ma SCP-682. To wszystko już za niedługo. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.